Siemandero moi drodzy, witam was 11 grudnia i rozpoczynamy już 11 vlogmas. Ja aktualnie miałam dzisiaj bardzo ambitne plany z racji, że miałam spotkać się z Kariną. I miałyśmy pójść, ja miałam kupić kilka prezentów świątecznych i w ogóle, znaczy to było ogólnie takie spontaniczne, my to dzisiaj zaplanowałyśmy, że jedziemy tak po prostu. Karina jeszcze przed się pojechała spotkać z taką inną naszą koleżanką, ja też bym chciała, ale kurde, no, nie mam czasu dosłownie. Teraz przed chwilą zmontowałam bardzo fajny filmik odnośnie Simsów, ale to zobaczycie na moim Instagramie. Także zapraszam was tam, jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak to wygląda, ale tak mi się podoba, że hit. I słuchajcie, teraz montuję vlogmasa 10 i zaraz będę, znaczy zaraz, dopiero zaczynam, ale za niedługo będę go wrzucać na kanał. Jezu, jaki golden hour. No piękny. A to co, słuchajcie, dzisiaj będziemy robić w dzisiejszym vlogmasie, to będziemy odtwarzać zdjęcia. Dokładnie tak, skończyły mi się troszkę pomysły na zdjęcia. O, patrzcie, jakie ładne światło daje choinka w ogóle. Skończyły mi się pomysły na zdjęcia, więc stwierdziłam, że a zawsze po tego typu filmikach, jak nagrywałam, bo już są dwa takie filmiki na moim kanale, jak odtwarzam zdjęcia, to zawsze było później miałam dużo zdjęć. Więc i tym razem będę miała dużo zdjęć, jeżeli jakieś zdjęcia wyjdą ładne. A słuchajcie, ale to słuchajcie, będziemy robić dopiero pod wieczorem. I właśnie miałam jechać zrobić zakupy świąteczne. Miałam ogólnie spotkać się z Kariną, miałam jechać do Wrocławia. I jest mi przykro, bo nie pojedziemy, bo mam po prostu za dużo roboty na dzisiaj. Zbyt ambitne plany miałam na ten dzień. No niestety, trochę mi przykro, ale Karina tam po prostu zostanie dłużej z tą koleżanką. I w ogóle także spoczką. Niestety tak się czasem zdarza, że nasze plany legną w gruzach. I co? Ja lecę montować tego vlogmasa, ale może najpierw otworzymy kalendarze adwentowe? Co by na to? Ja jestem na to bardzo pozytywnie zapatrzona. I słuchajcie, może otworzymy sobie w tym golden hour. Dawajcie, otworzymy sobie w tym golden hour. A w ogóle mój dzisiejszy outfit. No już się nawet pomalowałam, ładnie sobie włosy zrobiłam na wyjście specjalnie, a wyglądam tak i nigdzie nie wychodzę. No ale mam na sobie dresik z Moski, to który ubrałam w sumie tylko dlatego, żeby nagrać ten taki z Simsami. Ale mam taki ładny dresik z Moski to i do tego makijaż, który mi wyszedł ładnie. Nawet dwie kreski mi wyszły dość ładnie. Ale dobra, no mniejsza z tym. Nie będę już nad tym tak ubolewać, że nie pojechałam. Ale ładnie, ładne światło chyba, nie? Zaczniemy sobie od świeczek i w świeczkach otwieramy dzisiaj 6 okienko, czyli to małe. No jestem ciekawa, założę się, że tu będzie podgrzewacz. No, mnie nie zaskoczy ten kalendarz adwentowy. Nie lubię podgrzewaczy. Pamiętacie, jak w pierwszym vlogmasie wam mówiłam, że dla mnie podgrzewacze zapachowe nie mają sensu? Bo jak wiecie, jeszcze takie zwykłe, na przykład do kominka, to okej, ale takie nie mają sensu. I to jest jeszcze w ogóle zapach, który już był. To jest ten szary. Także nie, znaczy ładnie pachnie, ale jestem zawiedziona, bo nie lubię podgrzewaczy, a mi dają tutaj podgrzewacz. I widzę jeszcze, że w 10 okienku będzie podgrzewacz. Tutaj na pewno w 7 jeszcze będzie taka świeczka, jak była w 5. Tu będzie podgrzewacz. O, jeszcze dużo tych podgrzewaczy. Next mamy skarpetki. I skarpetki dzisiaj również otwieramy okienko number 6. Uwaga, uwaga. Zobaczymy, czy to nie spadły nam skarpetki z dołu. Tak, te skarpetki to są z góry, także one lecą do 9 okienka, a my otwieramy te z dołu. Okej. I w końcu jakieś kolorowe nam się trafiły, ale za to nie jakieś piękne. Tak szczerze to takie średnie są, ale mamy z platform 9¾, także nie są złe. W ogóle kamera daje taki brzydki cień. No ale trudno. Tak się prezentuje te skarpetki. No, są całkiem spoko. Czekoladki i nie przewidziałam tego, nie zdjęłam aparatu wcześniej, także troszkę lipa, będziemy mogli sobie dopiero za chwilę je zjeść. Ale trudno, jakoś przeżyję. 11 okienko mamy na dole i dzisiaj mamy sanki. Ritter Sport i w Ritter Sporcie 11 mamy na dole. Oh. Nie mogę wypić palca. Okej, okay. I dzisiaj mamy tą taką granatową, czyli klasyczną Nougat Cream.
Tumblr się cały czas powtarza, jest mi przykro trochę, bo to są na zmianę różne czekoladki. Także możecie zgadnąć, co dzisiaj będzie. Obstawiajcie, ja obstawiam, że czarna, że dzisiaj będzie ciemna czekolada. A wy jak obstawiliście? Napiszcie w komentarzu. Uwaga, otwieramy. Ha, zgadłam. Napiszcie, czy też zgadliście. Też jest ciemna. Kinder. Tak, to jest to takie najmniejsze, czyli dwie takie jakby połówki jajek. Proszę bardzo, ale to jest najmniejsze, ale to jest najlepsze, bo jest wypełnione, a reszta, wiecie, nie jest wypełniona. Czas na nasz ritual, czyli naszą pielęgnację. Uwaga, 11 okienko tutaj. Znowu jakaś, nie. A nie, myślałam, to jest mgiełka, a to nie jest mgiełka, tylko... Okej, mamy shower oil, czyli po prostu taką myjącą myjący olejek. Ale ładnie pachnie. Jest to zapach Indian Rose and Sweet Almond Oil. I ostatni kalendarz to nasza Sephora. I uwaga, 11 okienko mamy tutaj. Jest to znowu coś większego, także zobaczmy. O, 25 by się otworzyło. Serio? Dali nam żel antybakteryjny. To tak średnio, bo ja mam pełno żeli antybakteryjnych. Czy mam na jakiś fajny kosmetyk, ale przynajmniej ten żel jest taki piękny. Nie mam ani jednego takiego pięknego żeliku. Jakoś specyficznie pachnie? Chyba nie, bo te seforowskie to najczęściej po prostu alkoholem, spirytusem pachną. Nie no, w sumie to powiem wam, że liczyłam na jakiś kosmetyk, ale to też jest fajne. Okej, moi drodzy, a więc to na tyle, jeśli chodzi o otwieranie kalendarzy adwentowych. Ja teraz idę zdjąć aparat, żeby móc sobie zjeść te czekoladki i idę montować vlogmasa, żeby było tam na 16 czy 17. Myślę, że jakoś tak się wyrobię na chillku. I co? O, już mamy posprzątane łazience na święta, także mogę wam już normalnie nagrywać. Wcześniej jak nie pożądam, to tak nie do tego chciałam. Zdejmuję aparat i idę montować vloga. Okej, moi drodzy, a więc skończyłam już montować vlogmasa. Wszystko jest już zrobione, to co miałam zrobić. I teraz czas zabrać się do tego vlogmasa, z racji, że to co będziemy robić dzisiaj, to będziemy odtwarzać zdjęcia. Chyba już to wam wcześniej mówiłam. Przygotowałam sobie tutaj ciuszki, zaraz wam pokażę, jakie zdjęcia będziemy odtwarzać i będę wam pokazywać też fotki, które będziemy właśnie odtwarzać. Mam nadzieję, że wyrobimy się z wszystkimi. I będzie git. Wybrałam bardzo fajne fotki i w ogóle takie też patrzyłam na to, jakie podobne ciuchy mam, jakie osoby i tak dalej, i tak dalej. Także zaraz zobaczycie, co będziemy odtwarzać. I co? Zaczynamy od, myślę, pierwszego zdjęcia. Okej, a więc pierwsze zdjęcie, które będziemy odtwarzać, jest to zdjęcie Pauliny Kobus. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Paulinka. Jest to to zdjęcie. Z racji, że mam właśnie taką różową bluzę, której już dawno chciałam mieć jakąś fotkę. Co prawda nie mam możliwości wyjścia na dwór, ale kurde, tak bardzo chciałam mieć jakieś ładne zdjęcie w różowej, różowej bluzie, tej, którą mam tutaj, że stwierdziłam, że nie będziemy wychodzić na dwór, bo jednak jest zimno i w ogóle już z większości drzew spadły liście, także nie będziemy wychodzić na dwór. Ale zrobimy na ścianie i wydaje mi się, że to też będzie odwzorowanie. Spróbuję, postaram się zapozować tak jak Paulinka. A bluza, którą ja mam, to jest taka bluza z Fashion Golden. I to jest taka bluza z Outer Banks, to jest jeden z moich ulubionych seriali. Także stwierdziłam, że idealny moment i miejsce i rzecz na zrobienie tej zdjęcia to będzie właśnie w tej bluzie. Proszę bardzo, tak ona się prezentuje. Ma taki bardzo ładny kolorek. Śliczna jest. Daje włosy do przodu i robimy fotkę.
Okej, moi drodzy, a więc wydaje mi się, że mamy idealne zdjęcie. Co prawda troszkę można powiedzieć, że jakby nie odwzorowałam, a raczej wzorowałam się Pauliną, ale i tak wydaje mi się, że wam się spodoba. Także ja lecę teraz szybko je obrobić i w ogóle sprawdzić, czy rzeczywiście wygląda tak, jak mi się wydaje. I widzimy się, o, ciemno, zaraz. Okej, moi drodzy, ja właśnie skończyłam jeść i edytować i fotka prezentuje się tak. Tak się prezentuje skończona fotka. Dajcie znać, czy wam się podoba, czy jest choć trochę podobne. Powiem wam, że nie jest praktycznie w ogóle. Tak naprawdę wygląda, jakbym tak w ogóle się w sumie nie wzorowała, tylko no tak naprawdę nie wygląda zupełnie identycznie. Ale nieważne, no to była pierwsza fotka na rozgrzewkę, mogłam to zrobić lepiej, ale dobra. Jedziemy teraz z kolejną i kolejna fotka to jest fotka Mrs. Julia Costera. I słuchajcie, jest to zdjęcie, bardzo mi się ono spodobało. Uważam, że jest to jedno z ładniejszych zdjęć, jakie ma Julka na Instagramie, więc sprawdzimy, czy równie ładnie w takiej okazałości wyjdę ja. Co będzie nam potrzebne? To bluza oversized. Ja mam ze Stasi. Do tego kabaretki oraz body. I ja się teraz w to przebieram. Uwaga, uwaga. Okej, jestem już ubrana, nie widać, ale mam na sobie kabaretki i body. I to, co jeszcze muszę zrobić, to tego takiego koczka tutaj. Okej, moi drodzy, a więc kolejna odwzorowana fotka, tym razem Julki Costery, prezentuje się tak. Bardzo mi się podoba, zdecydowanie bardziej niż ta poprzednia i możliwe, że pojawi się już za niedługo na moim Instagramie. A tymczasem idę zjeść, bo moi rodzice przyjechali, mam wrażenie, że co chwilę robię przerwy na jedzenie, ale it's me, so wiecie, ja często jem, także idziemy zjeść. Okej, moi drodzy, jestem już najedzona. A tak właściwie to już minęło 2 godziny, odkąd skończyłam jeść chyba. Ale najadłam się i oprócz tego nagrałam live'a na Instagramie, który mi się wyłączył chyba po 15 minutach, albo nawet nie, może 10, coś takiego. Ale mniejsza z tym, bo robimy kolejną fotkę. I kolejną fotkę, którą odwzorujemy, to jest ta fotka. Jest to fotka Zuzi Tonickiej. Ona ma tam koszulkę w motylki. Jedyną koszulką w motylki, jaką ja mam taką w miarę podobną, to jest ta koszulka. To jest koszulka z, proszę bardzo, z motylkami z Zaful. I do tego zakładam oczywiście okulary, bo tam Zuzia też miała okulary. Miała tak okulary jakby położone na głowie, coś w tym stylu. Chyba tak w ogóle sobie zgarnęła włosami. Chyba tak, jakoś tak. No ja mam takie okulary. Proszę bardzo, one są za full. I do tego zakładamy kolczyki, w ogóle jak mam telefon. Nie, tu nie mam takich wiszących kolczyków, ale mam perełkowe i one będą pasować do ramionczek od tej bluzki. Także zakładam właśnie to, więc uwaga, przebieram się. Jezu, nie miałam na sobie tak dawno tej koszulki i ona tak strasznie spłaszcza, że hit, ale mniejsza z tym wyglądam jak jakaś gwiazda pop normalnie, a na dole mam dresy, także bardzo stylowo, ale robimy tą fotkę, mniejsza z tym, ogólnie to tutaj jej wisi jakby kabel od ładowania i dobra, wiecie co, odtwarzam to odtwarzam, mi też będzie wisiał kabel. Okej, moi drodzy, a więc kolejne zdjęcie i jest to zdjęcie Zuzy, zostało wykonane i prezentuje się tak. Nałożyłam troszkę inne filtry, bo po prostu wiecie, jakby każdy filtr pasuje inaczej do danej karnacji, do danej osoby, do danej twarzy i dla mnie najbardziej pasował mi do tego zdjęcia akurat taki. I co? I miałam w planach zrobić jeszcze zdjęcie Lexi oraz zdjęcie Dane, ale z racji, że mamy już
północ, także troszkę mi się zebrało na robienie tych zdjęć, troszkę długo to trwało, także chyba nie będziemy już robić tych zdjęć, I think. Także tak się prezentują odtwarzanie zdjęć, może jeszcze coś takiego zrobię na vlogmasach, bo to jest dość fajne, to czyni jakieś, jak nie będę miała na przykład pomysłu, co wstawiać w danym vlogmasie, to zrobię coś takiego. I co, ja Wam już bardzo serdecznie dziękuję, dajcie znać, czy Wam się podobał ten vlogmas, a my się widzimy już jutro, do zobaczenia i cześć!